Witam serdecznie, kolejny odcinek z Among Us. Like, subskrybujcie, pałsuszaj, jak link w opisie, polecam serdecznie, zostaw to kocie. Smacznego, widzowie, no i rozpoczynamy, jestem janitorem. No i będziemy sobie łapać crewmate'ów na naszą, jak to się nazywa, lasso nasze. O tak, kurwa, to się trochę wjebałem, dobra, idźmy tutaj, robimy tego minutowego taska. Dobra, co tam? Chcę się skanować? Dobra, będzie. No nie mogę się skanować. Dobra, dopiero na lasso. Trochę jest większy niż moje lasso, ale cóż. Kurde, jesteś trochę za duży na moje lasso, Nondoran. Za dużo maczka, Nondoran. No dobra, co tam? Co się stało? Trzy osoby nie żyją. Nie, dwie osoby nie żyją. Dwie osoby nie żyją. Jedno ciało security. To był ze mną na początku, wo dwa. Ja. Ja. Trójka byli. Ja nie. Ja. Ja byłem. Czyli to na pewno AB. Nie. AB i Szazy są czyści teraz. No, oni polowali na mnie. On się zabił raczej. Polowali się złapać na lasso. Tak, tak. Z prawej strony. Próbowaliśmy go złapać na lasso, ale nie, niestety się nie dał. Ktoś otworzył drzwi do elektryka, ale uciekł. Jeszcze nie umiem dobrze rzucać tym lasem i ogólnie. Szazy chyba też. Ja otworzyłem self-report. Nie, to nie był self-report, bo ja biegłem z nim. Nie, to nie jest self-report, bo biegliśmy. On faktycznie otworzył drzwi. Ale wiecie, to może nie być self-report. Czekaj, bo nie jestem pewien, co moja rola. On jest jakiś systemem, jak nic AB. Ma zbyt dobry humor. Ciała. Ja widziałem tylko do Diriego ciała na środku. No tak. Nie wiem, nie zdążyłem zbieść stanaru. O co ci chodzi, łapiecie na lasso. Survival, albo survival, tak. I o czym wy w ogóle pierdolicie teraz? Nie wiem, ja to skipuję. To był w Metal Roomie, było sporo osób na początku. Gdzie? W Metal Roomie. Ja byłem, Rufix był, Sharo była. Nie mam metalu, o co ci chodzi? Ale to jest bardzo ważne. Gdzie mój skrap? Gdzie mój skrap? Może i byłem w Metal Roomie, ale nie mam metalu, no. Fliksonek chyba tam jeszcze był. Gdzie byłem? W Metal Roomie to nas też dużo było. O co ci chodzi? Ona jest muchomorem. Muchomory są trujące. Zaprzyła, ale trzeba je zjeść. Ale jest na niej żabka i żyje. Jest toksyczna, nie trująca. Toksyczna. Mówisz, że dobrała sobie skin. Dobra, dawaj fiksonek, skipuj. Czekaj, bo czytam, co robi moja rola, bo mi coś niby powiedziało, ale nic nie rozumiem. To powiedz na głos, sobie ci powiemy. No, no to czekaj. Powiemy ci. No to, to powiem na głos. Madzia Koc powiada się z wiedzy, że iż on Noilim Jejbi jest zły. Tak było napisane. No to jest. Jesteś super rolą. 85. OP. Brawo. Dobra. Jakby ci już zestał na całego, pamiętaj. Jest oraklem. Tak będę strzelić. Teraz zróbmy sobie tutaj. Dobra. Trzeba złapać ich na lasso. Dlaczego ktoś mi się dotknie ścianę cały czas? Spokojnie, tylko tobie. Dobra, biegniemy sobie. Oho, komsy. Kumsy. Bada. Witam. Kurde. Ja pierdolę, co tu się wydarzyło? Double kille. Duble kille? Czekaj, bo ogólnie skończyły się komsy, a tam dalej biegła osoba, która miała komsy na sobie. A, nice. Nie, tutaj Żydra wie, no to jest tak suzgę. Ty goniłeś? Nie goniłem, przebiegli przeze mnie. Bo z to mojego chrzyba. Patrz, ale żabka na nim siedzi i nic jej się nie dzieje. Sami zabili. Jak to nic, przecież jest zielona. Fiksonka zestrzelili. O, ciekawe dlaczego. Przynajmniej Madzia jest hitem. O, Madzia! Madzia jest crewmate'em, ale super. Ej, to nam daje dużo ten. W pierwszej rundzie Sharo, Sharo. No ja z tobą tam byłam. Ogólnie, ej, kto strzela? Nie może być. Noilim przeklikiwał, Noilim! No i się wjebałeś. Ja mam ręce kurwa na twarzy, ja jestem mistykiem. I widziałem, że ciało padało. Ej, nie mogłeś, faktycznie jesteś tym jakby co. O. Faktycznie był. O!
A jeżeli ktoś. Ej, co jest? Nie, on. Centralnie było słychać, że słyszałem, jak. No to może to nie od niego było. Kto to mógł? Kto to był, jak tak mopsi? Ale to mógł. Nie wiem. Gdzie? Nie wiem, Doomsayer? No ktoś przeklikiwał. No, ale. Nie, no dobra, wiecie co? Ja głosuję na Rawie, bo jest toksyczna. Nie, no powinniśmy kogoś wyrzucić, ale kurwa. Ty jesteś jesterem. Ale wyrzucanie kurwa po skinie to jest już wyższy poziom. No to tym, pod tym względem, jak chcemy głosować po skinie, no to Nondoral ma nie w pierwszej, a już nie ma pierwszej, więc... W sumie fakt. Czy byś Abby i dlatego nie chcesz, żeby ją wygłosować? No to Nondoral. Tak. O, idealnie, no to prawie. No nie! Oj. Kurde, belka, prawie się udało. No, to przypał troszeczkę. Ale oni myślą, że jestem jesterem, więc git. Natomiast ostatecznie. Dam do run. To też ode mnie. O! Niemiło. Ja byłem tym Benegarem, który uznał, że jak zabije, to klika Benegara i biegnie dalej, co nie? No ja wiedziałem, że to jest Oracle. No nie, no skąd by to wiedzieliście, głupca? No ja nie wiem, no. Dobra, słuchaj Madzia. Robimy to. Ogarniamy. Kamasz ktoś tu przybiegnie i zabijamy po prostu. Czekajmy tutaj. O. Weź tutaj się schowamy. Schowamy się. Jak ktoś tutaj przyjdzie się skanować albo coś, to po prostu zabijamy. Dobra. Poczekajmy. Spokojnie, uda się. Dawaj. Tu. O kurwa, ja się wentować nie mogę, zapomniałem. O kurwa, nie widział. Nie, dlaczego czemu mogę wyjebać? Bo Frixonek wbiegł w ścianę. Kurwa, mogłeś poczekać chwilę, kto tam dobiegał no to od nas? To Frixonek, po co pytałeś o takie rzeczy podczas gry? Zanim powiem co, to czy gra może przestać dawać mi tego amnezjaka? Trzeci raz pobrzątam. Nie. Zasłużyłeś. Czyli selfik, no wiadomo. Nie, to nie był selfik. Kto tam do nas dobiegał od prawej strony? Gremlin. Co ty wiedziałeś? Ja jestem w apartamentach. No jakiś zielony skin chyba widziałem. Jak working no to, to ja Mopskiego pewnie prędzej czy ja coś, bo ja jestem w apartamentach. Kurde, no nie dobrze. Mopski albo Shazzy. Mopski. Mopski mówi, że dobiegał. No. Ty dobiegałeś. Albo może być też Noilim, bo w sumie on ma taki skin żabla. Nie, akurat. Ja stałem. Na ogół stałem na tym koło O2, tam gdzie jest dźwignia ze śmieciami i wencik. Tam był Frixonek, który wbiegał w ścianę cały czas. 20 sekund. Frixonek tak lubi czasem uderzać w ścianę, no zdarza się. Chciałem powiedzieć, że nie wbiegłem w ścianę, bo mnie tam już nie ma, czyli był jakiś. Ej, ale to jest fakty, patrzcie, od tego uderzenia w ścianę masz kwadratową głowę. Kurde, belka. Ej, to musiał. Mówię, kurde, no nie, źle sam się wjebałeś. To musiał być jakiś bug, bo mnie tam nie ma, tak szczerze. Po co miałbym 20 sekund tłuc głową w ścianę? Może klep w ścianę postawić i mieć problem. A on przebierał nogami cały czas w tą ścianę. No czyli bug był. No to bug. No nieźle. Czyli mógłby być widzialny. Nie wierzę w takiego boga, gdyby na niego. Kurde, Bela. To uważa się Frixonek za boga? No nieźle. Za buka. Za buga. Bóg, takie drzewo, takie drzewo. A to Rufix, czemu ty tego nie zgłosiłeś tak w sumie? No chciałem coś zrobić obok, ale no... Chciałem coś zrobić obok. Nie zdążyłem, bo zgłosiłem. Chciałem coś zrobić obok. Naprawdę się... Kto dobiega od prawej, to czemu wy tak losowo głosujecie, kurwa? Ja rozumiem, że Steve biegał w ścianę, ale zostawcie go. To nie słyszałem. No przecież on nawet się przyznał, powiedział, że dobiegał. No dobiegałem do was i co? Ja słyszałem, bo się skupiliście na Frixonku z kwadratową głową. No to co, to źle? Frixonek bardzo ważna postać. Dobra, Madzia, słuchaj. Robimy to. Stój, Madzia! Madzia, stój! Madzia. A kurde, no nie mogę sampla jej wziąć, no. Dobra, mamy to. Idźmy tutaj na dół. O. Nie, czekaj, to nie tu. Kurde, gdzie to było? Admin Bay, tutaj. Nie, kurde, to też nie tutaj. Gdzie się tam przechodzi do tego?
Aha, za Madzia. O! Te dwukropek, te dwukropek. Macie kąpię w 318. Co? Madzia, czemu zajebałeś nam do rana? A to nie Rufik? Co ja? Ja się kąpię w 318 ostatnio, a co? No, wbiegam sobie do working roomu od dołu, a tam sobie widzę padającego no do rana. No to ja właśnie wbiegam i widzę, że ty stoisz przy tym martwym ciele, Rufik. No, znowu AB bronisz. Rufik. Widzieli... Bejta trafił, Bejta trafił. Nie no, widzę jak ciało upada, a ty to zgłaszasz. No, no Bejcik, no, tak, bo te ciało upadło, bo Madzie dosłownie przy mnie zajebała. No to by AB widział Madzie. No widziałbym Madzie. AB kryje po prostu Madzie, no kurwa. Kurwa kryje Madzie, jak dosłownie nie, jak na za tobą. Nie miałem cię wizji. Dobra, Rufix, pogrążyłeś się. Ja ci nie miałam żadnych wizji, ja nie widziałam cię tam. Ja biegłem nie widziałem. Ja już jestem za większą wizję. Ja biegłem za tobą. Byłem debile jebane, kurwa. Madzia zajebała, AB ją kryje, kurwa. Byłeś, dobra, przycisk. Czyli byłeś? Baton. Medium byłem, kurwa. Wyrzucić Madzie. Dobra, łatwo. Lecimy. Zaraz włączymy sobie reaktor. Musimy jeszcze chwilkę poczekać. Reaktor moment. Dobra, nie mamy inżyniera na szczęście. Dobra. Nie, po co to klikasz? Nie, po co? O, dobra, nie zastanawiajmy się, mamy potwierdzoną... No kurwa, ktoś się we mnie zmienił, ja pierdolę! Co, zabiła? Ale przecież dobra. No nie no, ona sobie wjebie. Jak na moje, to Madzia zawsze przeklina, jak jest impostorem, czyli Madzia. Też mi się tak wydaje. No, Madzia zawsze rzuca. Madzia, no nie no, po prostu ja wam mówię, jak to wyglądało w tamtej rundzie z mojej perspektywy, że u mnie tylko widziałem na ekranie Rufixa, który praktycznie stoi przy tym, przy upadającym ciele. Nie, dobra, mogę wam powiedzieć, Rufix był niewinny. No, przyzna się, że był medium, ufamy temu medium i tyle. No dobra, no ja mogę na Madzie zagłosować, tylko po prostu mówię, że widziałem. Ale ja mogę powiedzieć. Widziałem Rufixa praktycznie na tym ciele. Ja mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej padła nam jakaś neutralka czy coś, bo nie mogę skorzystać ze swojej roli. Jakiej? Pantera! A, okej. To mogli, wiesz, że to mogli być też crewmate'ci. Tylko, że ale to musiałby być spotkania. Rolą szalejącą, na przykład szeryf albo weteran. No tak, nie no, szeryfem weteran możesz. Nie, aha, no dobra. Kurde belka, no i zostałem sam. Po co Madzia to naprawiła? Przecież mogliśmy to jeszcze ugrać. Ajajaj, ale peszek. Kurde belka. O, Hunter, mogę złapać? A nie złapałem. No. O. Mopski. Zobaczmy tutaj Vitalsy. Jeszcze żyją. Chyba zostałem jako jedyny impostor, wydaje mi się. I Fortuna z... O, jednak nie. Bardzo ciekawe. Mopski, gdzie ty zajebałeś? Halo? A gdzie znalazłeś ciało? Dobra, powiem tak. Biegam do O2, widzę jak Mopski wychodzi. Biegłem, zobaczyłem Vitalsy, wszyscy żyją. Po czym wychodzę z tego O2 i schodzę sobie na prawą stronę, working room. Dolne wejście, widzę ciało Shazziego, które już leży na ziemi. Już zginęło jakiś czas temu. A jak jeszcze patrzyłem na Vitalsach, to jeszcze żył. To nie, że z mojej roli mi się wydaje, że to mógłby być bait. Jaki kurwa bait? Jak on żył. O, czyli bejci, jak on żył, zginął jakieś 4-5 sekund temu. Naprawdę, że widzieliśmy się pod warunkiem. Ja nie pobiegłem na dół, a ty znalazłeś ciało. No, znalazłem ciało przy working wejście do working groomu. Maksymalnie do 3-4 sekund, bo no, kilka sekund temu używałem pewnej roli i tak. No, to fajnie. Okej, czyli kolejny bejcik już w tej rundzie. Dobra, no, który to już bejcik? Według mojej matematyki coś koło czwartego. No, czyli w cenę nie umiem głosować. Ja bym chciał zauważyć, że to ciało już leżało. Więc fajny bejt. No, jeżeli ty to nie widziałeś, to bym tak powiedział. Stałem przy tym ciele jeszcze 3 sekundy dosłownie. A kto nie żyje w ogóle? To cały kolor Shazziego. A, to dobra, to ludzi. Kto skip, nie? No. To chyba... Jeden killer. A jeden. No jeden killer to jest... Ała! A nie, to nie ja zginęłem. Uf, dobra, było blisko. Okej. Jego kolega był. Mopski. Oho. Jednak był Mopski. Tylko ja zagłosowałem na niego, halo! A kto to jest Mopski? A co on zrobił? Kurde Bela, zbejtował na tego imitatora. Kto to jest Mopski? Co to jest? Co to za pytanie? Tak myślałem, kurde, ale... Ja bym go po prostu zestrzelić i skipnąć. A gra mi tak tasków nie robi, więc Mopski sobie to na luzie wygra. Wystarczy zabije Noilima.
Tak naprawdę będzie po robocie. No, zabij już. Czemu nie zabijasz? No hej, ale miałeś taką idealną sytuację, no. Kurde, Bela, no i teraz 5 godzin będzie biegał po mapie. No po prostu tam zabić przy tym reaktorze. I by miał wina łatwego. No nie, no gdzie ty biegniesz w ogóle? Ktoś miał dwie osoby tam. Też widział te osoby. Czy naprawiały ten reaktor. Wow. No i dupa, no i przegrał. Na dobra, własne życzenie. Ja wiem, o co chodzi, gra mniej, wiesz? Tak, tak. Aj. Ja jestem za. Macie tajemnicę? Odki? No. No. Tak. Wytłumaczysz się? Z czego? Nic nie zginęło. No właśnie, Noilim, co zrobiłeś? Wytłumacz się. Nie, to nie Noilim. No dobra, Gremlin, wytłumacz się w takim razie, co zrobiłeś. Dobra, Friksonek. Jak padło ciało Friksonek, byliśmy razem wtedy. Kiedy? W poprzedniej rundzie. A w poprzedniej rundzie sikałem, to nie wiem z kim byłem, bo byłem zajęty. Stałeś chyba przy... No stałem w data room i poszedłem sikać, no. Nie widziałem ekranu. No i właśnie nasikałeś Mobskiemu do kubka. Dumny z siebie jesteś? No teraz będziesz musiał to wypić. Trochę jestem dumny, nie powiem, że nie. No to musisz wypić tą kawę. No ile im głosujemy na Friksonka? Wow, ale zjebaliście. A czy może ewentować? Nie. Wiem, bo chyba. Jebali. Nie skakałem po węcie? Nie może. A, nie, skakał na węcie obok mnie. Cały czas stał obok mnie i skakał po węcie. No bo jestem inżynierem. Nie. Na pewno nie zabił w poprzedniej rundzie. Czy oni nie łączą w ogóle kropek? Tak, wiadomo. Ja pierdolę. Ewidentnie. Kurwa, ten Jessera teraz. Ja zagłosuję na Mobskiego. Nie no, imo Noilim. Noilim sus. Co to jest w ogóle za lobby? Czemu mogę wziąć rolę tylko od Rufixa? Aj, myślałem, że Mobski zagłosuje na Już myślałem, kurwa, że kropek w ogóle nie połączycie, że on jest tutaj panem Jesterem. No. Nie no, to nie jest tak, że mówiłem losowe słowa przez całą rundę. Ale nie, no, właśnie, nie, czemu nie dałeś to? Tylko ja się dałem zbejtować na tego imitatora. No tak, no. Karolinka! Na no, impostor. Czekajcie, ja muszę sobie zmienić mówienie. Robimy tutaj szybciutko. Karolinka! O, dwóch tutaj. Nie, jak oni się nazywają. Nie, jak przykro, zaraz ci dwóch kowbojów. Ronda jest, halo. O kurwa, to on nie zdążył zniknąć. Ale pojebana sprawa. masz przejebane człowieku. Nawet sobie nie wyobrażasz. Kotku, co tam? Co się wyjebał perfekcyjnie? Niejako to zgłosił! Janitator i Shazzy schował ciało, jest Janitator. Friksonek jest pijany. Bejcik to był, Bejcik, ciało sprawy zgłoszone, to był Bejcik. Akurat jak ja zgłaszam, to nie ma nigdy Bejta, to Shazzy schował jak Janitor, jak ciało się pojawiło? Ufam. Ciało się nie pojawiło. Ale to co to zgłosiłeś? Ale są dwa, ale są dwa. Było zgłoszone w tym samym momencie, co było sprzątnięte. Dobra, sam wam na wycieraczkę. Jestem mystikiem w idealnym momencie, jak ciało padło, akurat zgłosił. No tak się przyznawać do roli niebezpiecznie. Jolo! Znaczy on zgłosił ciało, a ciała nie było. No właśnie. No tak. A ciała nie było. No, ciała nie było. Jedno się pokazało. Jedno się pokazało. No to aftermatch? Nie pokazała się żadnej. Aftermatch. Aftermatch na Janitorze. Ale nie wiadomo, może tam jeszcze ktoś był obok niego i ktoś walnął. Nie, no przecież nie może aftermatcha i Bejta naraz, nie? O wow. Wow. Tak jest, Kutasiarze. To za slaper. Drugim jest Dediri w takim razie. Nieprawda, Friksonku. No co? Ajajaj, trochę przypałowa sytuacja. No kurde, że on to mógł zgłosić. No, od kila do kila byśmy biegali, kurde. To by było cudowne. Oj, byśmy teraz za Friksonkiem biegali, żeby nie zauważył. Dobra, Dediri w chuj bronił Shazziego, on był zły. Nie broniłem, zagłosowałem na Shazziego, jakbyś nie wiedział.
No właśnie nie wiemy. No właśnie nie wiemy, jak ktoś tam... Jakbyś się wiedział. Ale w ogóle, bo wy wygadaliście opowiedzieć, co się stało w tamtej rundzie, tylko zaczęliśmy się przekrzykiwać, bo ja stałem w O2 na tym takim panelu, co pokazuje, kto kiedy umarł, i patrzyłem, że jedna osoba była na szaro, czyli została zjanitorowana. A, ale szaro już nie ma. Ja akurat wybiegałem stamtąd i nagle sobie Shazzy sprzątał ciało i kliknąłem w ostatniej sekundzie, jak ciało gremlina znikało i ten. Ma to sens, ja bym to skipnął. Ale jestem wami zawiedziony, bo Karolinka wbiła na Laśnika i nie zabiliście jej w pierwszej. Aha. Ale Paper Sigma moim zdaniem. Ale to nie wiadomo, czy to będzie Laśnik. Ale do Diriego ja bym wygłosował, ewidentnie. Wow, no, naprawdę wyjebaliście do Diriego. Z jakim jebanym kurwa jebana? Ja nie wiem, czemu. Bejta jebnął. Nieprawda, daj spokój. Nie. Bejta jebnął, bo ciała mi nie pokazało nawet. Tam jesteś bejt, uspokój się. Nie był bejt. Sam jesteś bejt. No to rzeczywiście. Ej, kotku, zostaw ten kabel. Dobra. Ej, ja jako amnezjak nie muszę robić tasków, co nie? O kurde, kliknąłem. Ale musisz chyba. Co nie, nie musisz. Nie, no. Nie musisz. Dobra, ktoś się naprawił, w porządku. A dlaczego nie chcesz, żeby on nie robił tasków? Musisz, żeby była gra ciekawsza. No. O, ja w mysie. Idę, olo. Chyba więcej się drzwi nie dało na tej mapie. Trzeba. Chyba z... ale fajna mapa, nie? Rabia, skąd ty biegłaś? Chodzę, otwieram drzwi. Ja biegłam z... Ja biegłam z komsów. No. Się naprawia komsy. A gdzie w ogóle ciało? Ja z tobą byłem, no. A później pobiegłaś gdzie indziej, ja pobiegłem do apartamentu. Apartamenty. No, zrobiłem tam taska i dopiero cię miałem w przejściu. Nie zajebałaś czasami kogoś koło kabina? Nie, nie zabiłam nikogo. A, czyli bejcik znowu bejcik. Jak ten bejcik. Wykro mi Rufix, tak? Kończą bejty. Nie, to nie. Chcę zmienić te ustawienia. Dużo bejtów. Gdyby dało się, nie powiedziałbym wam i włączyłbym rundę, że wszyscy są bejtami. Tak, że wszyscy mają bejta. A ja mam pewno. Nie, tak. No, ja mi tak gada. Teraz skipuję. Kurde, kocie, zostaw ten kabel. Też mam bejta. Aha. I ty teraz? Komuś się kot żyga znowu na łóżko? Nie, po prostu mi gryzie. Znaczy, no, łapie w łapkę po prostu kabel. No, bawi się kabel. A jak tam sytuacja powodziowa, Ibi? Nic się nie dzieje, co ma się dziać. Ja na tym piętrze mieszkam, proszę cię. Aktualnie w kajaku nagrywa. 11 piętrze, ale prąd jest jeszcze. No kurwa, chyba jakoś rozmawiamy. Wiadrem przynosi internet. Wiadrem. O, dokładnie! Nie no, Ibi sobie generator kupił. O, tak żeby było ciekawiej. Halo, pomocy! Zalewa go! Nie! Nie chcę pomóc. O, już. Za dużo tu drzwi, kurwa. Prawda. Yeah. Nie! Niespodzianka! Dobra. Dobrze. Ajajaj, coś tak czułem, że umrze ta tam na tych kamerach. To nie Kroli. Umarł? A, na kamerach. Ja nie mam to z tego killa. Czy to bait? Nie rwie, bo niedawno ją widziałem. Czy to był bait? Kurwa, skończ. A czemu? No bo drugi raz zgłaszasz to ciało. To był bejcik. No nie moja wina, że wiem, gdzie padają. Pod rząd. Wiesz, gdzie padają. To ciekawe. Nie ja, to nie Mopski. I to raczej nie Ravea. O, AB? Nie, to był Rufix. AB? Już go minąłem. Biegł w tamtą stronę. No nie, bo pewnie i zgłosił. Co ja kurwa, no dosłownie kurde jestem w adminie. Jeszcze dzisiaj cię nie wygłosowałam. A gdzie? Dokładnie stoję, jak masz taki długi... Tam przybiegłeś? Od dołu. Długi korytarz. To ciekawe, bo ja tam wybiegałem przed chwilą od dołu i cię nie widziałem po drodze. A ja cię widziałem. No, bo jesteś, ciekawe. No bo jesteś kurwa ślepy po prostu, no pomyślałeś o tym? O, zwiększona wizja. O kurwa. Przeklina to znaczy, że jest impostorem, tak jak Madzia. Kurde, nie wiem, to zazwyczaj mam, że Gravia i Abby gadają bzdury, to są imposterami. Abby morderca nie ma serca, ja gadam... wygłosujmy. O, ja gadam bzdury, nigdy w życiu. Nigdy w życiu nie gadam bzdury. Ja jeszcze gadałam bzdur dzisiaj, wypraszam. No dobra, sobie. Dzięki. Proszę. Nie ma miło. Proszę, wszystko dla ciebie.
No i dzień uratowany, a nie, czekaj. A nieźle, no i Mopski znowu jest werwolfem i znowu to przewali. Nie, jutro nie ma. Dobra. Szybki raport. Nie. Bo ja jestem useless, ja już nic więcej nie zrobię. Spotykam w tej grze tylko Rufixa, nikogo więcej. Ja bym chciała wiedzieć, kto z was jest zły i zakończyć tę grę. No, to dobry pomysł jest. Myślę, że to spoko opcja. A ja jestem dobry, tak? Potwierdzam, że jestem dobry. Rufix jest dobry. Tak, Rufix jest dobry, a ja też jestem dobra. To w sumie nie wiem. No to wychodzi na to, że ja nie jestem dobry. Jutro będzie live. O, wspaniale, bo ci zgłaszasz na ochotnika? No nie wiem, ale nie wiem, że jesteś dobry. To jest tego września stream przedłużeniowy. Nie, no ja jestem nie dobry. Czytałem zasad, nie, myślę, że nie. Nie? Powiem tak, ja wolałabym być odstrzelona. Jestem altruistą, który absolutnie nikogo oprócz Rufixa nie widzi w grze. Ej, chciałem. Ja tylko drzwi otwieram. A mogłaś mówić wcześniej, bym cię do Frixanka zaprowadził. Zaprowadziłbyś mnie? O ja, a wspaniały byś był. No ja wiesz, jest to będzie i wszyscy ten... Przestałabyś z roli. No szczerze, no jak Rufix, może Rufix, ale on robił nie. Ten, ale Mopski mógł zabić, ale ten Karolinka, on miał tyle... Karolinka też mogła mnie zabić w bardzo absurdalnym miejscu. No właśnie. Ale Rufix miał tyle okazji, żeby mnie zabić, on non stop mijał mnie co chwilę i ja nie widziałam żadnego czoła. Ale Mopski też mógł zabić. No, więc moim prawda. Zdaniem to jest Mopski. Możemy wygłosować Mopskiego? Nie, ja bym wygłosowała Rawię. Nie, Karolinka. To ja Rufixa. Ale no tak dla zasady Rawię. No to Karolinka. Dobra, każdy głosuje poza... Według swojego sumienia, ja głosuję na Mopskiego. Trudno. Nie, ale moje sumienie dobra. Wygrało. Ma dwa głosy. Zanim sobie pójdziecie, ja proponuję jeszcze pograć. Jeszcze łaścika, no. Ale może o to alergię. Jakby mi ci podeszłaś to jak moją reakcję, jak mnie kurwa goniliście? No to wytnij sobie, możesz sobie klipa zrobić po prostu. Tak, ja za każdym razem... Ja więc jeszcze mogę wrzucić, to nie jest problem. A, że mi wrzucić, a dobra. Ej, może nie. Było zrobić.